Człowiek, który wygrywa polskie preselekcje do największego na świecie konkursu piosenki, czuje się po prostu niewiarygodnie szczęśliwy. Może nie widać tego po mnie, bo naprawdę nie wierzę w to, że zwyciężyłem z tą Górniak, z Margaret, które tak naprawdę to one były typowane do wygranej, więc ta informacja do mnie po prostu nie dochodzi. To się nie dzieje naprawdę, ale jest mi ogromnie dobrze, że Polska wybrała mnie jako reprezentanta. Mam nadzieję, że zrobię co w mojej mocy tak naprawdę, by godnie reprezentować nasz kraj. I jest to naprawdę dla mnie ogromny zaszczyt. Ta noc po prostu była nieprzespana, burzliwa. A ja po tygodniu choroby stresowałem się, że nie zaśpiewam tak, jakbym chciał zaśpiewać. Ale stało się niemożliwe, stało się możliwe. Wydaje mi się, że brakowało mi trochę energii w głosie. Tak sam dla siebie znam swoje możliwości i wiem, że mogło być lepiej. Ale skoro w takim stanie nawet zdobyłem po prostu serca widzów, to znaczy, że jeśli w Sztokholmie będę w 100% zdrowy, to mam nadzieję, że zdobędę jeszcze więcej tych serc. Bardzo dużą część swojej energii, swojego serca włożę w przygotowania do Eurowizji, bo wiem, że jest to bardzo ciężkie i wymaga bardzo dużo pracy. Ale ja kocham pracę z mediami. TVN mnie do tego idealnie przygotował. Przeszedłem przez wiele formatów. Bardzo dziękuję w ogóle za to, że mogłem poznać telewizję od kuchni i wiem, jak się w niej zachowywać. Wiem, że trzeba być punktualnym. Wiem, gdzie trzeba patrzeć w określonym momencie. I za to im bardzo dziękuję, bo oni mnie tego nauczyli po prostu. Wiem, że to będą bardzo ciężkie przygotowania i jestem na to gotowy. Jestem gotowy! Jestem, po prostu. Moi bliscy byli przed telewizorami, ale czułem ich oddech na moich plecach i wiem, że są całym sercem ze mną, ale nie będę owijał w bawełnę. Mam najlepszych fanów pod słońcem i naprawdę uwierzcie mi, że to są takie osoby, które jeżdżą za mną wszędzie, są ze mną wszędzie i pomimo tego, że miałem tak długą przerwę, nigdy ode mnie się nie odwróciły. Ja bardzo w tym momencie chciałbym podziękować swoim fanom i powiedzieć im, że ich po prostu bardzo kocham, bo dali mi dużo siły.